Wsparcie dla suwalskich klubów sportowych. 2 miliony wsparcia dla siatkarzy oraz 100 tysięcy złotych dla badmintonistów. To środki, jakie przeznaczył Zarząd Województwa Podlaskiego na rzecz suwalskich sztandarowych klubów. Suwałki słyną zarówno z siatkówki, jak i z badmintonu. Nie wyobrażam sobie Suwałk bez tych dwóch dyscyplin sportowych, a osiągnięcia, które pewnie są małe, jedne z nielicznych, które mają te zespoły. Ale szanowni państwo, oczywiście pozwolę sobie podzielić tą wypowiedź na dwie części, bo są dwie wspaniałe drużyny. Ślepsk, Malów, Suwałki. Jakiś czas temu żeśmy zaczęli uczestniczyć jako Zarząd Województwa Podlaskiego w budowaniu tego zespołu. I bardzo się cieszę, że jesteśmy jej częścią tej rodziny, jaką jest Ślepsk, Malów, Suwałki, ale tą rodzinę stworzył Wojtek. Wojtku, tobie serdeczne gratulacje za to, że naprawdę stworzyłeś nie tylko wspaniały zespół, ale też i naprawdę wielką rodzinę. To nie pierwsza pomoc finansowa, jaką uzyskali siatkarze od wojewódzkiego samorządu. Od 2019 roku do klubu trafiło już niemal 6 milionów złotych. Trwający dość trudny sezon Ślepska nie umniejsza jego popularności i sukcesu. Jesteśmy ze Ślepskiem Malów Suwałki. Na dobre i na złe. Bo wszyscy lubią grzać się we fleszach, jak są medale, jak są dobre osiągnięcia, a w sytuacji, kiedy jest kryzys, to wtedy poznaje się, jak ktoś mówi, te polskie przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Teraz ta sportowo bieda, tak bym to nazwał, bo nie idzie zbyt dobrze, faktycznie świadczy o tym, że tu jest jedna wielka rodzina Ślepska, Malów Suwałki. I widać, że ta rodzina wspiera klub i myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, aż to wystrzeli. Ja w to wierzę i wielokrotnie to mówiłem. Drugi klub to prawdziwa potęga. 19-krotny mistrz Polski, matecznik wielu wybitnych zawodników, w tym polskich olimpijczyków. Pierwsze zalążki legendarnego klubu sięgają lat 70. ubiegłego stulecia. W 1987 roku już powstał klub profesjonalny. Ściągnąłem także wówczas trenera Szulińskiego w 1987 roku, który jakby ustawił system szkoleniowy. A w 1994 już wyszliśmy do Ekstraligi Badmintonowej i od tego czasu zdobyliśmy tych tytułów 19. W tym czasie też zakwalifikowaliśmy zawodników do 5 igrzysk olimpijskich, co w badmintonie jest niezwykle trudne, bowiem trzeba być po prostu w pierwszej 20 rankingu światowego, a przebić się przez Azję, gdzie w 3/4 krajach azjatyckich badminton jest dyscypliną numer 1, jest niezwykle ciężko. Ale mieliśmy wybitnych zawodników, między innymi Michała Łogosza, którego tutaj koszulkę sprezentowałem panu marszałkowi. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich 25 latach byliśmy 19-krotnie mistrzem Polski, 5-krotnie wicemistrzem Polski i tylko ostatnio w półfinale przegraliśmy z Aberem Warszawa, bardzo zacięty pojedynek 2 lotkami w 3 setach. Sukcesy badmintonistów robią wrażenie i choć wsparcie dla siatkarzy jest znacząco wyższe, to z ust marszałka Kosickiego padła dość istotna deklaracja. Nie wiem, czy ja miałbym tu tyle czasu, żeby wymieniać te wszystkie wyniki. Ja tylko mogę powiedzieć w taki sposób, że jest mi bardzo przykro, że moi poprzednicy w ogóle nie widzieli sensu wspierania tego klubu, bo to są wspaniałe sukcesy, nie tylko na arenie tu ogólnopolskiej, ale też i europejskiej i światowej, bo badminton to jest, bym powiedział, też taki sport tutaj suwalski. Chociaż w Białymstoku też jest silna ekipa, jeśli chodzi o tą dyscyplinę. Także gratuluję tych wszystkich sukcesów. Zawsze możecie na nas liczyć jako Zarząd Województwa Podlaskiego. Tu już nie będzie niższego wsparcia. My tylko będziemy się jakby wspinali po tych szczebelkach, żeby jak najwięcej tych środków przekazywać państwu. Zawsze mówiąc o tym, że chcemy dofinansowywać państwa, to tak samo do Ślepska się zwracam, jak i tutaj do SKB. My tylko będziemy to wsparcie podnosili. Ja chciałbym może nie tyle co za środki dzisiaj podziękować, tylko za to, że
Od tego 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim powstał system wspierania sportu. Bo to, co wymieniłem, my też przeszliśmy sport amatorski, sport dzieci i młodzieży, kontynuujemy, sport zawodowy. I to wszystko zostało stworzone przez Urząd Marszałkowski, za co ogromnie dziękuję, bo beneficjentami tego systemu jesteśmy my tutaj, Suwalczanie, piłka siatkowa, badminton, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Za pomoc suwalskim klubom również dziękował prezydent Suwałk. Od kilku lat doświadczamy wspaniałego wsparcia ze strony władz województwa podlaskiego. Ja funkcjonuję jako prezydent już stosunkowo długo, bo do roku 2010. I nie pamiętam, powtórzę to po raz kolejny, nie pamiętam ze strony władz województwa podlaskiego takiego wsparcia, jakie ma miejsce w ostatnich kilku latach. Dziękuję panie marszałku, bo to twoja zasługa. Nie ulega wątpliwości. Gdyby nie twoja osoba, to prawdopodobnie no, byśmy dzisiaj tego piątego wspólnika w spółce Ślepsk Malow Suwałki nie mieli, chociaż formalnie nie jesteście w spółce. I tutaj sponsora, drugiego sponsora SKB Litpo Malow by nie miał. Nie ulega wątpliwości, że to są olbrzymie środki finansowe. I dziękujemy bardzo serdecznie za takie wsparcie i pomoc. Cieszymy się niezmiernie, że dostrzegacie nasze potrzeby i to, co w Suwałkach tutaj czynimy dla sportu podlaskiego, nie tylko suwalskiego. Wielokrotnie powtarzane dziękujemy. Artur Kosicki skwitował w kilku zdaniach. To jest nasza praca, ale też forma podziękowania dla was za to, co wy robicie dla naszego regionu. Jak go wspaniale promujecie przez swoje sukcesy. I wielokrotnie pada na tego typu uroczystościach słowo z państwa strony do nas, że wy dziękujecie nam. Nie dziękujcie nam. To nasz obowiązek i nasza praca, żeby takie wsparcie z naszego województwa wpłynęło do sportu. Jeżeli chcemy mieć efekty sportowe, chcemy cieszyć się z sukcesów, to powinniśmy sport wspierać, ale nie tylko mówiąc o wsparciu. Tylko to czynić. Przekazane środki przyczynią się do sfinansowania 220 treningów siatkarzy, ponad 30 meczów, zapewnienia opieki medycznej nad zawodnikami oraz na sparingi. SKB spożytkuje finansowe wsparcie na zakup odzieży i sprzętu sportowego. Dzięki dotacji będzie stać naszych badmintonistów na udział w rozgrywkach lotto, ekstraligi i innych zawodach. Wizytę marszałka w szpitalu psychiatrycznym w Suwałkach. Nie po raz pierwszy przedstawiciele podlaskiego samorządu odwiedzili Suwalski Szpital Psychiatryczny, który w ostatnich latach przechodzi bardzo dynamiczny rozwój. Potrzeby polskiej psychiatrii są olbrzymie, a tutejsza placówka należy do tych, które osiągają wysokie oceny. Cywilizacja, stres, pośpiech odciskają na nas piętno, które często wiedzie do zaburzeń godzących w dobrostan zdrowotny. Ludzie mają bardzo wiele problemów, a my jako samorząd województwa podlaskiego musimy robić wszystko, żeby każdemu pomóc. No, szpitale psychiatryczne są bardzo ważnym elementem opieki nad tymi osobami. My tutaj staramy się, żeby tych środków jak najwięcej do tych placówek trafiało, żeby po prostu ta opieka była jak najbardziej profesjonalna, żeby ta opieka też mogła się odbywać na zasadzie dobrego sprzętu, którym te jednostki dysponują, żeby po prostu te osoby jak najszybciej wracały do takiej sprawności codziennej i żeby no, te działania były w taki sposób kreowane, ale też i realizowane, żeby tym ludziom pomóc w odpowiedni sposób, żeby te osoby jak najszybciej jednak no, właśnie poradziły sobie z tymi problemami, z którymi na co dzień się rozmagają. Zarówno z pacjentami, jak i kadrą suwalskiej placówki spotkał się również marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Przede wszystkim doceniam kadrę szpitala psychiatrycznego w Suwałkach. Robią naprawdę wspaniałą robotę na rzecz nie tylko dzieci, młodzieży, ale też i osób dorosłych. Dlatego dzisiaj postanowiłem tutaj być, ale też z informacją bardzo istotną dla tej placówki. To znaczy to, że chcemy w następnej kadencji rozbudowywać ten szpital psychiatryczny w Suwałkach. Jest obok działka. W 2020 roku przekazaliśmy też na zakup tej działki środki i teraz realizujemy ten projekt o wartości około 300 milionów złotych. Mam nadzieję, że już w 2028-2029 będzie tu już
jeszcze lepszy szpital psychiatryczny, który będzie mógł pomóc o wiele większej ilości i dzieci, i dorosłych. Marszałek Kosicki z dużym zainteresowaniem wysłuchał zarówno pacjentów, jak i pracowników szpitala i pracowników zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Zwiedził też miejscowe Centrum Zdrowia Psychicznego. Choć każda z części tego kompleksu robi niezwykle pozytywne wrażenie, to jednak okazuje się, że potrzeby są nadal. Czego najbardziej brakuje w tej, zdawać by się mogło, wzorcowej lecznicy? Z jednej strony tej lepszej infrastruktury, to jest bardzo istotne, tak? że troszkę jest tutaj za ciasno już. Są większe potrzeby, żeby to zrealizować. Dlatego stąd to, że będziemy chcieli w tej kadencji 2024-2029 już realizować rozbudowę tej placówki, a z drugiej strony takie nawet mniejsze kwestie, które są bardzo istotne, jak wyposażenie niektórych pomieszczeń i przede wszystkim też rzeczy związane z tym, żeby no faktycznie wyjść jeszcze ośrodkiem na zewnątrz, bo wiemy, że jest tych satelitek, jak ja to nazywam, takich ośrodków już dużo, bo za naszej kadencji ich około chyba 8 powstało, a jeszcze są większe potrzeby. Chodzi o to, żeby placówka wyszła w teren jeszcze. Jedna z ostatnio otwartych lokalizacji to ośrodek w Smolnikach, który już cieszy się doskonałą opinią.